Łukasz i Małgosia. Widoczni na drodze. O, widoczni na drodze. To jest. Kto wie, co to jest? I do czego to służy? No, śmiało. Opaska na rękę, żeby samochody nie przejechały ludzi. No świetnie, opaska odblaskowa, tak jest. O, co? To jest ładnie? Dobrze, gratuluję. To jest najmłodsza grupa przedszkolaków. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym zakończyliśmy na terenie gminy Czapinek wspaniałą akcję polegającą na dystrybucji, rozdawaniu opasek odblaskowych zainicjowaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną ze Szczecinka Jaś i Małgosia. No, już maszerujcie. Dziękujemy. 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 Dzięki tej akcji mogliśmy dotrzeć do wszystkich przedszkolaków na terenie naszej gminy, gminy Czaplinek, zarówno w przedszkolach publicznych, jak i niepublicznych. W sumie akcją objęliśmy prawie 300 dzieci. Gdzie je nosimy, dzieci? Gdzie je nosimy na wzór o zmroku na ulicę. Żeby nasz samochód widział. O, pewnie, brawo! Tak pięknie mu. Świetnie. Dostaniesz jako pierwszy taką. Nie, to na ubranie trzeba. Bo zobacz, tak jak ja mam założoną, to nie widać ją. Oliś, poczekaj. To musi być widoczne. I w nagrodę. Kto jeszcze chce? Krzysiu, założyć to. Każde z tych dzieci otrzymało opaskę, którą po akcji prowadzonej przez dystrybutorów, akcji uświadamiającej, w jakim celu te opaski są przygotowane, jak z nich korzystać, dlaczego musimy je nosić. Sądzę, że poprawi się po prostu bezpieczeństwo tych maluchów i dzieci, które będą zdążały do przedszkola, z przedszkola do domu, jak i również w czasie zabawy, gdzie zachodzi konieczność korzystania z dróg publicznych, na których jest dość duży ruch. Chciałbym podziękować poradni za tak wspaniałą akcję, bo na pewno się to przyczyni w dużym stopniu do bezpieczeństwa naszych dzieci. Dziękujemy.